A nie, dobra, ja wiem, jestem kretynem. Dobra, ogarniam. Nie przetłumaczyłem sobie słowa w ogóle, dobra, nieważne. Ale dałem ciała. Dobra, już wiem o co chodzi. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii w grze Jurassic World Evolution. Dzisiaj przejdziemy sobie misję od Lamberta, pokażę wam o co w tym chodzi, żebyście nie musieli męczyć się sami. Ale jeszcze zanim zaczniemy, krótka informacja. Zapraszam na kanał do Jurassica 97. Kolega ostatnio wbił 200 subskrypcji, wielkie gratulacje. Podziwiam, szanuję. A może jestem też odrobinkę zazdrosny, ale co tam. Gratulacje, rozwijaj się dalej, przyjacielu. Jeżeli interesują was ciekawostki ze świata Parku Jurajskiego, to linka macie w opisie do jego kanału. A tymczasem bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z naszym materiałem. A zatem zaczynamy naszą kampanię. Zaczynamy sobie misję od Lamberta. Czyli co? Żeby ją aktywować, oczywiście musimy sobie wejść w zarządzanie naszym parkiem. Zakładka Missions, Security i możemy w sumie sobie zaczynać. Co on by od nas chciał? Żebyśmy wypuścili tyranozaura z genem, a raczej modyfikacją Tooth Hardness, keratozaura z Aggressive Instinct i Metrakentrozaura z Bone Density Mod. Zanim zaczniecie sobie tą misję, oczywiście warto sobie to wszystko najpierw odblokować w Research Center. Wszystkie te modyfikacje. I oczywiście też nie róbcie tego na Isla Pena, bo jesteście mocno ograniczani przez pieniądze. Dlatego odblokujcie sobie wszystkie te modyfikacje i wszystkie 100% genów, jak mówiłem w poprzednim odcinku, na Isla Tacano. Bardzo wam to pomoże, ułatwi rozgrywkę tutaj. Jest to bardzo droga misja, nie ukrywam. Zrobimy jakiś kontrakt, tak? Przypadkiem? Nic nie wiem. Okej. A więc tak. Tyranozaur będzie kosztował 2 miliony 600, keratozaur chyba 800 tysięcy i metrakentrozaur będzie kosztował 1 milion 600. Także tu już na dzień dobry mamy 5 milionów do wydania. Dlatego na Isla Tacano wracajcie sobie co chwila i zdobywajcie minerały, żebyście mogli je sprzedać na Isla Pena. To jest najlepszy sposób, żeby tutaj nie zbankrutować. A zatem bez zbędnego przedłużania lecimy z misją, bo trochę pewnie potrwa ich wykluwanie. Start mission. Good to have you on this one. We've been tasked with incubating, hatching and housing modified new stock. Weźmiemy sobie jeszcze po drodze nowy kontrakt. Security isn't always clean or easy, but it is always Zanim wyklujemy, albo w sumie niech nam się już wykluwają nasze trzy dinki. Zaczniemy sobie od najtańszego. Keratozaur. Miał być z modyfikacją. Modyfikację oczywiście już mam na nim zainstalowane. Dorzuciłem sobie jeszcze kolorek do niego. Wy tego nie róbcie, bo to dodatkowo zwiększa koszt dinozaura. Chcieli, żebyśmy zainstalowali kratozaurowi Aggressive Instinct. Na chwilę obecną w Research Center będzie on dostępny w wersji 3.0. Odrobinkę to również kosztuje, także wy sobie na razie darujcie kolorek, bo nie potrzebujecie tego, ale on na pewno podbije statystyki waszego parku. A zatem Incubate 875 tysięcy. Następny dinozaur, Metrakentrozaur. Również dorzuciłem sobie do niego kolor. Tak jak w poprzedniej sytuacji, wy tego nie róbcie. Ja sobie jakoś poradzę, ale wy tego nie róbcie pod żadnym pozorem. Tutaj miała być modyfikacja Bone Density. Na razie jest dostępna w wersji 1.0. Później chyba będzie w wersji 2.0. Incubate. Prawie 1,5 miliona, czyli tutaj już mamy 2 miliony 200. Incubate Dinosaur i wybierzemy sobie naszego T-Rexa. Myślę, że jest to dinozaur, na którego wiele z was czekało, kiedy on w końcu będzie dostępny w kampanii. I oto przychodzi ten moment, kiedy jest on dostępny w 100%, kiedy jest potrzebny. Ja wiem, można było go zdobyć sobie już na Isla Tacano, ale nie było tam aż takiej dużej konieczności, a tutaj jest to wymagane. A zatem u mnie on kosztuje 3 miliony, także jest to cała masa pieniędzy. 5,5 miliona wydajemy. Ja sobie wziąłem kolorek, wy tego, tak jak poprzednio, nie róbcie. Dodajcie sobie tylko i wyłącznie modyfikację wymaganą, czyli Tooth Hardness wersji 4.0. Zobaczcie, jak nam skoczy rating. 308 za jednego dinozaura.
Mam tylko nadzieję, że uda się wszystkie te dinozaury wykluć za pierwszym razem, bo jest to naprawdę drogie. W międzyczasie, kiedy one nam się tutaj wykluwają, oczywiście robimy sobie ekspedycję, prawda? No nie możemy tutaj mieć żadnych przestojów. Mieliśmy 13 milionów, zostało nam 8,5. Także sami widzicie, same wyklucie tych dinozaurów to już jest straszny koszt. O, tu możemy sobie sprzedać, tu możemy sobie sprzedać. Czy mam jeszcze jakąś? Nie mam. No bo zaraz, zobaczę, może ta wystarczy i tą sobie sprzedamy. No i oczywiście. Tu trzeba naprawdę kombinować, które z kamieliny można sprzedać, bo oczywiście te dwugwiazdkowe są tańsze od tych trzygwiazdkowych, odkryłem Amerykę po prostu. No ale warto na to sprawdzić, jak macie na przykład 98% i macie z kamielinę dwugwiazdkową i trzygwiazdkową. Wytwórzcie sobie tylko tą dwugwiazdkową, może się okazać, że trzygwiazdkowa nie będzie wam potrzebna do stworzenia 100% genu i będziecie mogli tą trzygwiazdkową sprzedać, tak jak ja w tym przypadku, za 72 tysiące. Także tu wszystko ma znaczenie. Czy mój Baryonyx ma żarcie? Ma żarcie. W zapowiedzi tego odcinka mówiłem, że sprzedam Baryonyxa. Na razie on jeszcze sobie tutaj jest. Może się okazać, że w zupełności ten Baryonyx będzie jednak dobrym pomysłem. No, no proszę. Sabotaż. No jak kto by się spodziewał. Zrobimy to ręcznie, bo zanim on tu przyjedzie, to trochę to potrwa, my w tym czasie już zdążymy przyjechać, zamknąć wszystkie bramy, on pewnie dopiero by się zbierał, żeby wyjechać z bazy. Tak więc jedziemy, bramki mamy 3, na szczęście Baryonyx jest w oddzielnym wybiegu. Dobrze, że sabotaż mamy teraz, a nie w momencie, kiedy wypuściliśmy T-Rexa, co nie? Bo wtedy by się tutaj na przykład dużo działo. Mam nadzieję tylko, że Baryonyx przy okazji już nie zdążył wyjść ze swojego wybiegu i nie zażarł paru gości. Ups, Dino Threat. Czyli jednak chyba już się połapał, że ma otwarte. Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. A, nic z tego. Zostań gdzie jesteś. Stój. Bądź grzecznym dinozaurem i zostań u siebie. Dziękuję. Jedziemy zamknąć bramki od naszego pustego wybiegu. Na tej wyspie warto sobie postawić też te stacje broniące przed burzami, ponieważ na tej wyspie niestety się pojawiają. Jak na Isla Tacano mieliśmy od nich spokój, tak niestety tutaj one są. Mój perk tutaj będzie bardzo malutki, bo i miejsce nas ogranicza, jak widzieliśmy. Niestety nie mamy tutaj za bardzo jak się pobawić, jeżeli chodzi o... Serio? Dlaczego on już sabotaż się skończył? Nie mogę zamknąć tej bramy, nie ogarniam. Zamknąłem tylko dwie. Jak nie trzeba, to nie trzeba. Mnie to tam pasuje. Co się zepsało? Zepsuło. Zepsuła się nam galeria widokowa, tak więc naprawiamy. Wydajemy kolejne pieniądze. Nie mam tutaj jeszcze tych stacji obronnych, niestety. Ale oczywiście warto je sobie tutaj będzie postawić. Bo tu niestety, ale już się pojawiają burze. Dwa dinozaury z trzech już chyba są gotowe. Dokładnie, dwa z trzech gotowe. Increase a new genome to 60%. Okej, tu niech się skończy burza, niech się nam wytworzy nasz... Wszystkie dinozaury niech nam się wytworzą. My w tym czasie wracamy sobie do naszych badań, ekspedycji i tak dalej. Gen T-Rexa mamy w 100%, także to możemy sprzedać. Stygi Molocha też mamy w 100%, czyli to możemy sprzedać. To też możemy sprzedać i to też możemy sprzedać. I tutaj znowu nam wpadnie... Ta wyprawa będzie czystym zyskiem, tak minus 75 tysięcy. Wszystko co przywiozą sprzedamy. Jedyne co nas to kosztuje to 75 tysięcy, bo mamy 100% genu. Burza się skończyła. Czy coś jest do naprawy jeszcze? Chyba nie. No to co, wypuszczamy sobie nasze dinki i zaczynamy misję. Release. Release the Kraken. No w tym przypadku to nie Kraken, tylko Keratozaur z modyfikacją wyglądu Coastal. Wydaje mi się taka fajna, dodaje mu naprawdę dużo pazura temu dinozaurowi.
Nie jest taki czerwieniutki, różowiutki, tylko jednak widać, że jest to taki drapieżnik z tym odcieniem czarnego. Zmieńmy sobie kamerę. Schowajmy statystyki. Akurat tutaj mamy noc, także za dużo nie zobaczymy. Ale zobaczcie, od razu nam licznik gości wskoczył strasznie do góry. Ludzie zaczęli tutaj przyjeżdżać, a mamy dwa dinozaury tylko tak naprawdę. Dwóch mięsożerców, dwóch drapieżników co prawda, ale jednak. Jak tam jego komfort? Czy wybieg nie jest za mały? Powiedzmy, że jest... No, jest powyżej tego, co potrzebuje. Lasu on na szczęście dużo nie potrzebuje, wody wcale nie potrzebuje. Znaczy... gdzieś tam, żeby się napić, to potrzebuje, tak? Ale on może sobie żyć tam na jakichś pustynnych terenach. Drugi dinozaur, Metrakentrozaur. Również z genem Coastal. Rzadko robię tego dinka. Częściej wytwarzam sobie Karchodontozaura, ale niż jego, wiecie? No i oczywiście Alozaur. Mamy już dwa. I został nam oczywiście jeszcze. Zobaczmy sobie, jak on tutaj z wybiegiem. On nie lubi też towarzystwa innych. Powierzchnia terenu w porządku. Wszystkie statystyki są ok. No, na pewno będzie jakaś tutaj bójka, bo... I gwiazda. Nasza największa gwiazda. Z modyfikacją wyglądu Rexy. O, mam osiągnięcie. No proszę. Rexy. I on ma za małą powierzchnię. Ups. No tak, bez największy to jemu będzie brakowało zawsze. Jakbyśmy to na przykład zrobili sobie w ten sposób. I tu usunęli tą bramę. I tu usunęli to. I to jakoś w miarę sensownie połączyli. Transmission incoming. O, no proszę, odblokowałem sobie islasorne, ale nie mam pojęcia co się, dlaczego. Nie wiem co zrobiłem. Nie wiem. Nie mam pojęcia co zrobiłem, czyli co, wypuściłem po prostu trzy dodatkowe dinozaury do Islepen i odblokowała mi się Sorna. Serio? Dobra, zostajemy sobie na razie tutaj. Zobaczmy sobie jak tam Rexy. O, wystarczyło, no proszę. Use transport team to loan each dinosaur. Ale nie rozumiem o co tutaj chodzi. Use transport team to loan each dinosaur. No dobra, ale... odrzućmy sobie na razie. Coś mi mówi, że kurk, czemu musimy jednak sprzedać tego Baryonyxa, bo będzie nam potrzebny wybieg. Oni już się tutaj zaczną między sobą żreć. No ty nie masz szans z T-Rexem, z czym do ludzi? No błagam cię, jak ty chcesz z nim wygrać? Błagam. Nie ma opcji, żebyś ty wygrał. No i to jest właśnie problem. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Uciekaj, bo nie masz szans. Wydaje mi się, że musimy na Cito stworzyć trzeci wybieg, wiecie? Ups, trochę się zaparzę, ale trudno. Uciekaj! Coś mi mówi, że będziemy musieli tę misję zrestartować, bo nie do końca ogarniam, co mają na myśli przez przetransportowanie dinozaura. Wiej. O, nic z tego. No. Także będziemy musieli sobie niestety, ale... wytworzyć nowego dinozaura. Tada, mission fail. Metrakentrozaur już jest przenoszony. Wypuszczamy naszego drugiego keratozaura.
Ten już jest bez kolorku. Mamy tutaj skin bazowy. Przyślemy tutaj oczywiście zaraz naszą ochronę, naszego strażnika. Żeby go oczywiście uśpić i przenieść do tego keratozaura. I na pewno ocena naszego parku mocno teraz kuleje, bo nie ma tutaj jedzenia, nie ma tutaj sklepów. Skoro mamy tutaj hotel, to myślę, że warto byłoby tutaj postawić coś takiego jak restaurację. Co wy na to? A może, jak możemy ją postawić tu? Moglibyśmy, gdyby był węższy chodnik. Ale mam fajny pomysł. Mam pomysł, tylko jeszcze nie bardzo wiem, jak go wykonać, ale mam pomysł. No dobra, nie, trudno, niech będzie tutaj. Ludzie będą widzieli tyły sklepu, znaczy restauracji, śmietniki i tak dalej, ale trudno. Może najpierw postawmy sobie tutaj jakiś sklep z pamiątkami, bo żeby mi się wszystko zmieściło. Okej, i restauracja obok. Szanujemy ilość dostępnego miejsca, bo nie mamy jej dużo. Tak więc, jak to wygląda chodnik? No, troszkę się podniósł, ale jeszcze nie ma tragedii. Dobra, niech będzie. I tutaj pociągniemy sobie chodniczek. Tak będzie. Jeszcze nie przyjechali. Ale nieważne. Dobra, ważne, że zaraz tu będą. Jak tam Rexy? Za chwilę będzie. Także przeniesiemy sobie keratozaura. Wypuszczamy Rexy. I teraz módlmy się, bo nie wiem do końca, co chodzi z tym użyciem transportu. Także mam nadzieję, że jak przeniosę tego keratozaura, to będzie wszystko ok. Tak, wiem, przerwałem cutscenkę, jak T-Rex ryczy. Wiem, przepraszam, ale wybaczcie mi. Ok, mamy wypuszczone wszystkie dinozaury. I co dalej? Dlaczego dalsza część misji nam się nie aktywuje? Incubate, release and close. Mamy w zasadzie zrobione wszystko, tak? Kratozaur jest na wybiegu, T-Rex jest na wybiegu i Metrakentrozaur też jest na wybiegu. O co chodzi tym razem? Co znów zepsułem? Nie mam pojęcia. Aktywujmy sobie nasz schron. Przenieśmy Metrakentrozaura tu, powiedzmy. Niech będzie sobie to tu. Goście niech się chowają do schronu. I zobaczymy, czy to o to chodziło. A nie, dobra, ja wiem, jestem kretynem. Dobra, ogarniam. Nie przetłumaczyłem sobie słowa w ogóle, dobra, nieważne. Ale dałem ciała. Dobra, już wiem o co chodzi. Chyba. Gdzie jest keratozaur w takim razie? Albo dobra, jak już tamten się przenosi. Co ja odwaliłem w ogóle? Co mi strzeliło do głowy, żeby go wypuścić na wolność? Nie pytajcie. Dobra. Gdzie jest obiekt, gdzie jest nasz keratozaur? Ten, który jest obiektem. On był czerwony, nie? O, tu sobie słodko dwa keratozaury śpią. Jak urocze. Keratozaur numer 2. Do uśpienia i do... Przecież Loan to znaczy wypożyczać. Jezu. Dobra, nieważne.
No, wybaczcie, materiał będzie troszkę dłuższy niż przewidywałem. No ale chyba nie będziecie się nudzić. Możecie... Zostawcie łapkę w górę dla mojej głupoty. No ale przynajmniej goście będą bezpieczni, tak? No bo i nic nie będzie im grozić, ponieważ będą wszyscy w schronach. W schronie, bo mam tylko jeden, w jednym schronie. Aha, a wy nie chcecie do schronu? A, bo tu nie ma schronu. Dobra, jedziemy tam, gdzie helikopter wyląduje. Już wiem, o co chodzi. Dobra, pamiętam. Ale dałem ciała. Dałem ciała. Ledwo przyjdzie i już będzie do uśpienia. Lądujesz i idziesz spać. Dobra, pan tu przyjdzie. Pan będzie tu. Uśpiłeś już tego kratozaura. Wciskamy sobie literkę T, potrzebne nam ACU. Zaznaczamy dinozaura. I zamiast zakładki sprzedaj tutaj na dole, mamy Loan Dinosaur. Wypożyczamy go gdzieś indziej. Nie mam pojęcia, gdzie on leci, gdzie on idzie, po co tam leci i tak dalej. Ale tak czy owak, zamiast opcji sprzedaj, mamy opcję Loan w tym wypadku, w tej misji. Dobrze. Ogarnąłem, przypomniałem sobie. Pamiętacie grę Park Jurajski Operacja Genesis? Jak było tornado, to było chyba największy strach, jaki mógł być. Nie, mniej więcej się patrzyło, w którą stronę idzie tornado, co jeszcze zepsuje, a tutaj tak nie można. Ono sobie idzie raz trochę w tą, trochę w tamtą, trochę w tą. I tutaj się tego nie da w żaden sposób przewidzieć, w którą stronę to dalej pójdzie. Naprawiamy to, co nam tornado zepsuło. Nigdy nie naprawiajcie tego od razu, bo ono sobie lubi jeszcze gdzieś tam jakoś trochę wrócić. Całą sieć energetyczną mi popsuje. Tu jeszcze nic nie naprawiamy. No to pewnie jeszcze nie jest koniec. To sprzedajemy, wytwarzamy, to też wytwarzamy. O, to można sprzedać, fajnie. I T-Rexa możemy sprzedać, też fajnie. I znowu musimy znaleźć sobie jakieś nowe miejsce do latania. Transport w takim razie. Co to będzie? Rexy. Okej. Okay. Nie tam żadny returning, tylko ty to jedź tam naprawić tą. Słupek. I dinozaury do nas wracają chore, tak? Mamy się upewnić, że powracający dinozaur ma dostęp do wody i jedzenia. A oprócz tego oczywiście musimy je wyleczyć. Okej, ogarniam. Coś tu się nam jeszcze zepsuło po drodze na skutek tej burzy. Co się zepsuło? Nie, korki wywaliło. Dobra, czyli... Czy Rexy już wylądowała? Nie chcę. Dlaczego nie mam prądu? A, bo dobrze by było połączyć kablem. Nie, no mamy prąd. To nie ma prądu. A to mi nie jest potrzebne do niczego na razie. Improved output, improved output, improved output. Tutaj zamontujmy sobie jeszcze Outage Protection i powinno być cacy. Mamy dostępne 33. Pożądane. Nie tam żadny returning, tylko stój.
Jedziemy uleczyć naszą Rexy. Ten odcinek dobry by był na przykład pod streama. Trochę to potrwa przez mój błąd. No dobra, czyli dinozaur potrzebuje dostępu do jedzenia i do picia. Okej, już się najadł. Teraz musi się jeszcze napić. I musimy go jeszcze uleczyć. Najadł się, pije, jest uleczony. Jak już tu jesteśmy, to odnówmy. I dajemy długą, póki... Kurde. O, myślałem, że będzie nas gonił. Gdzie jest ta bramka? Tu była bramka. Dobra. Dobranoc. Okej, wyjeżdżamy stąd. Okej, z kamieliny. Trzeba tutaj troszkę znowu wrócić do normalności. Wytwarzamy sobie, wszystko wytwarzamy. Keratozaur wraca, okej. Zaznaczamy jego wybieg. Wracamy sobie do skamielin. Wróć raczej nie do miejsc wypadowych. Tak, no czy tam do miejsc misji. Skończyła nam się kolejna lokalizacja do wykopków. No, czyli zostało coś taniego? Czy same drożyzny? No nie bardzo. Jest Sinoceratops, ale ja nie przepadam za tym dinozaurem. Dobra, skończymy sobie Camarus Curusa. Tak? Tak się mówi? Piszcie mi w komentarzach wymowy. Bardzo mnie interesuje wymowa nazw dinozaurów, które wymawiam źle, a bardzo chciałbym wiedzieć, jak się wymawia te nazwy. Dobra, T-Rex już dała o sobie znać, że jestem w domu. Fajnie to musi wyglądać. Bardzo bym chciał zobaczyć coś takiego na żywo. Keratozaur, gdzie jesteś? Tu jesteś. Dostęp do jedzenia? Masz. A to nie musimy go leczyć? T-Rexa musieliśmy, a ciebie nie musimy wyleczyć? Co ci tam doktor Wu nic nie wstrzyknął w żyłę? Nic ci nie da? No dobra, to jedz. Pij, żuj. Dokończcie sami. Nie będzie lokowania produktu, bo mi za to nie płacą. Czy musimy gdzieś zwiększyć ilość personelu? Wygląda na to, że nie. A skoro nie musimy, aktywujmy sobie kolejny kontrakt od naszego przyjaciela Izaka. Siedemset gości. Załatwimy to. Metra Kentrozaur też już chce wracać. Ty no patrzcie na to, cały czas mi się kończą miejsca do kopania. Tak się nie robi. Co tu mamy w ogóle? Sinoceratops. Nie lubię tego dinozaura. Dreadnoughts. Może kiedy indziej. Dobra, lecimy po drożyźnie. Na bogato będzie. Wytwarzamy, wytwarzamy, sprzedajemy, wytwarzamy, wytwarzamy. Bierzemy sobie Rangera, Power Rangera i... Przypomniało się grze, że trzeba ulecić dwa dinozaury. Pewnie to był ten, jeden z nich to na pewno jest ten Karatozaur, który wrócił. Ale wcześniej nie wiedzieli, że jest chory, dopiero teraz się po czasie dowiedzieli. Materiał, który trwa godzinę. Chyba go troszkę potnę, wiecie?
Dobra, Metrakentrozaur już się napił, pewnie zaraz pójdzie jeść, to my w tym czasie sobie... Stanąłem dęba. Okej. Jedziemy sobie uleczyć dinozaura. On niech się zajmie jedzeniem i piciem. Napił się, najadł i... będzie uleczony. A teraz uciekamy, póki się jeszcze nie połapał, że coś w niego strzeliło. Długa! I musimy uleczyć jeszcze dwa dinozaury. Misja się skończyła, tak a propos. Także... w skrócie... o co chodzi w tej misji? Musimy wytworzyć trzech mięsożerców. Tak, T-Rexa, Metrakentrozaura i Ceratozaura. Z modyfikacjami, które mamy podane w opisie. I oczywiście po tym jak je wytworzymy, nie możemy dopuścić, żeby one się biły, żeby się zabiły i tak dalej, tak jak u mnie się to stało. Usypiamy wszystkie, które wytworzyliśmy i je wypożyczamy na pewien czas. Jak już to zrobimy po wypożyczeniu, odczekujemy pewien moment, żebyśmy mogli je z powrotem tutaj sprowadzić do naszego parku. Po co je sprowadzamy? Po to, żeby je wyleczyć, żeby się najadły i żeby się napiły. I generalnie na tym polega cała ta misja. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że wytrzymacie do samego końca. Cieszę się, że byliście ze mną. Jeżeli lubicie materiały z tej serii, dajcie łapkę w górę, zostawcie subika na moim kanale koniecznie. Będzie mnie to bardzo motywowało do dalszej pracy. A tymczasem będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.